Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Mitura i jestem współwłaścicielem, prezesem zarządu spółki Rewas, spółki, która dostarcza edukacyjne rozwiązanie do szkół i uczelni w Polsce i za granicą w postaci branżowych symulacji biznesowych, czyli narzędzi, dzięki którym studenci mają możliwość zarządzać przedsiębiorstwami w wybranych branżach albo w branżach, w których się kształcą. Przez ostatnie lata, zanim założyłem działalność, też byłem asystentem akademickim przez 10 lat w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jestem doktorantem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i chciałbym z Państwem dzisiaj może nie tyle porozmawiać, bo pewnie jakby rozmowa w tym zakresie będzie trudna, natomiast chciałbym Państwu jakby troszeczkę opowiedzieć o takim naszym podejściu do nauczania biznesu na uczelni. Skąd się w ogóle wziął tytuł? Tak szczerze powiedziawszy, to nawet nie do końca jestem autorem tego tytułu, ale był dość ciekawy i fajny, go podłapałem. Mianowicie pewnego razu zostaliśmy zaproszeni na takie spotkanie Rady Przedsiębiorczości przy prezydencie RP, którym przewodniczył pan profesor Piotr Wachowiak, to aktualny rektor Szkoły Głównej Handlowej, na którym byli studenci głównie warszawskich uczelni. I z którymi rozmawialiśmy na temat przedsiębiorczości i to, co oni tam bardzo często wskazywali, to taki problem dotyczący tego, że na ich uczelniach warszawskich, SGH i nie tylko, dość dużo przedmiotów jest o biznesie, a mało robimy jakby pewnych elementów biznesowych. Dlatego też chcieliśmy z Państwem dzisiaj jakby porozmawiać, czy pokazać Państwu pewną naszą jakby, czy nasze podejście do tego, w jaki sposób można praktycznie uczyć biznesu na uczelni. Jak sobie popatrzymy przez pryzmat jakby wszystkich uczelni w naszym kraju, to albo większość, może nie generalizując, to każda z tych uczelni, mam poczucie, z którymi albo współpracowałem, albo współpracuję, albo na których pracowałem, gdzieś tam ten temat biznesowy chciałaby dotykać, gdzieś tam jakby te elementy dotyczące tego, co Państwo na co dzień przekazujecie swoim studentom, a w większości uczelni chcieliby włodarze, żeby były wykorzystywane jakby w kontekście biznesu. Fajnie, jak powstają różnego rodzaju spółki spin-off czy spin-out przy uczelniane, bo to bardzo dobrze, że tak powiem, pokazuje, że uczelnia kształci dość praktycznie i z takim nastawieniem bardzo mocno biznesowym. Ja Państwu jakby na początku jakby przedstawię pewne podejście jakby nasze do tej nauczania przedsiębiorczości czy nauczania biznesu na uczelni w taki bardzo praktyczny sposób, po czym będę chciał Państwu pokazać jakby dwa rozwiązania, które na co dzień wdrażamy do uczelni, a więc branżowe symulacje biznesowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz branżowe symulacje biznesowe planowanie biznesowe, a więc narzędzia, dzięki którym studenci właśnie w bardzo praktyczny sposób mogą realizować zajęcia. Ja teraz udostępniłbym Państwu mój pulpit i będę prosił Państwa o to, żebyście Państwo powiedzieli, czy ja sobie tutaj też, czy mnie widać i czy mnie słychać, w sensie, czy widać mój pulpit, bo bardzo bym prosił, czy widać mój pulpit. Jeżeli tak, to widzę, że są jakieś komunikaty, widać i słychać, super, wszystko gra, ekstra. Więc szanowni Państwo, już nie tryb odczytu, tylko tryb pełnego ekranu. Jak uczyć biznesu, a nie o biznesie w tym przypadku na uczelni? Ja powiem szczerze, że jakby tak zastanawiałem się nad tym w takim kontekście, tak jak mówię, tych rozmów z tymi młodymi osobami, które jakby opowiadały o tym, jakie są gdzieś tam bolączki, czy braki, czy problemy jakby na uczelniach akurat w tym zakresie, to tak zacząłem się zastanawiać, w sensie, dlaczego oni o tym mówią i tak naprawdę, co oni mogą jakby zrobić, patrząc przez pryzmat ich kariery zawodowej. Więc zacząłem się zastanawiać w takim kontekście, co taki młody człowiek, jeżeli kończy studia, czyli jeżeli mówimy o studentach różnych kierunków kształcenia, czy to są kierunki ekonomiczne, czy to są kierunki nieekonomiczne, jak popatrzymy sobie przez pryzmat jego przyszłej kariery zawodowej, czyli jakby młody człowiek, który zostanie absolwentem uczelni wyższej, co on może w życiu dalej robić, w jaki sposób może się dalej realizować, to okazuje się, że tak naprawdę mamy dzisiaj dwa wybory. Tak samo oni, to znaczy ci młodzi ludzie, tak samo my de facto mieliśmy dwie ścieżki, jeżeli chodzi o naszą karierę zawodową. I jest to ścieżka etatowa i jest to ścieżka biznesowa. Tak, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat tego, co my w rzeczywistości możemy w przyszłości, jeżeli chodzi o karierę zawodową, zrobić,
to tak naprawdę możemy albo pójść gdzieś do kogoś na etat, albo spróbować założyć własny biznes i realizować się w tym elemencie. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie przez temat pewnego przekazu medialnego, no to jakby informacje, które ślemy, czy które są jakby przekazywane, czy to w telewizji, czy gdzieś tam w mediach, nawet internetowych, no to mówione jest o tym, że idźmy w biznes, będziemy zarabiać dużo pieniędzy, będziemy jakby mogli rozwijać różnego rodzaju przedsięwzięcia, pokazywane są różnego rodzaju sukcesy, na zasadzie dzisiaj założył biznes, jutro już został milionerem, a więc w ten sposób ci młodzi ludzie jakby są, trochę bym powiedział, mamieni tym biznesem i tym, żeby ten biznes jakby realizować. Powiem szczerze, sam jakby prowadziłem zajęcia na uczelni, to też zajmowałem się głównie szeroko rozumianą przedsiębiorczością i też namawiałem moich studentów do tego, żeby zakładali biznesy, żeby te biznesy prowadzili, żeby się w ten sposób rozwijali, a sam de facto byłem osobą, która pracowała na etacie. Natomiast jeżeli mówimy o tej ścieżce biznesowej, to okazuje się, że ta ścieżka jest dość trudna, albo bym nawet powiedział, że ta ścieżka, jeżeli chodzi o karierę zawodową, jest bardzo trudna. Jak Państwo przeanalizujecie statystyki, one tam czasami się różnią o kilka procent, ale generalnie nie są dobre. To znaczy te statystyki dotyczące upadalności firm są, powiedziałbym, druzgocące, ale to nie tylko w naszym kraju, ale tak naprawdę globalnie. Około dzisiaj statystyki mówią, że około 70% firm upada w pierwszych latach działalności. Jeszcze jakiś czas temu tak naprawdę ten odsetek był wyższy i koncentrował się na pierwszym roku działalności, czyli mówiło się, że około 80% firm upada w pierwszym roku działalności. Oczywiście dzisiaj środki unijne, które mówią o tym, że damy ci dofinansowanie, a ty musisz utrzymać spółkę przynajmniej 12 miesięcy, spowodowały, że ten odsetek upadalności firm przesunął się pomiędzy pierwszym rokiem, a w zasadzie po pierwszym roku do trzeciego roku funkcjonowania działalności. Niestety te firmy bardzo mocno upadają. Żebyście Państwo zobaczyli, jaka jest skala upadalności tych firm, to prawdopodobieństwo śmierci w wypadku lotniczym wynosi 1 do 29 milionów, natomiast prawdopodobieństwo wygrania w totolotka to jest 1 do 14 milionów. Tak? Czyli jeżeli Państwo dzisiaj wpadlibyście na pomysł, albo Państwa studenci wpadliby dzisiaj na pomysł, żeby założyć własną działalność gospodarczą, to raczej jest bliskie pewności to, że ta działalność niestety nie będzie funkcjonowała dłużej niż 2-3 lata na rynku. I tak jak patrzyliśmy na te statystyki, jeszcze jak pracowaliśmy na uczelni, to zawsze się zastanawialiśmy nad tym, dlaczego te statystyki są, że tak powiem, tak czarne, tak nie do końca dobre, tak powiedziałbym, troszeczkę druzgocące. I tych czynników wpływających na upadalność firm jest bardzo wiele. Natomiast my, powiem szczerze, w pewnym momencie widzieliśmy na tapetę sobie dwa czynniki, które z naszego punktu widzenia są dość mocno kluczowe, jeżeli chodzi o upadalność firm w naszym kraju. Pierwsza rzecz to jest wyobrażenie o biznesie, a rzeczywistość. To znaczy, jeżeli rozmawiamy z młodymi osobami, z moimi studentami głównie, jeżeli rozmawiam i pytam ich, słuchajcie, powiedzcie mi, z czym wam się kojarzy biznes? Okazuje się, że biznes kojarzy im się z kasą, wypasionymi samochodami, wycieczkami biznesowymi, różnymi spotkaniami biznesowymi, tak? Ja pytam się, no ale słuchajcie, ale powiedzcie mi, ale dlaczego wam się to tak kojarzy? Powiedzcie mi, dlaczego biznes kojarzy wam się generalnie z kasą? A, no bo wie pan zobaczy, my jesteśmy z Rzeszowa, w Rzeszowie taka dość duża, fajna firma, poza Rewasem, to jest Asseco Poland, a więc firma, która no jest bodajże w czwartym producentem oprogramowania w Europie. No to widzi pan Góral, pana prezes Adam Góral, przylatuje sobie na mecze siatkówki Asseco samolotem z Warszawy, tak? Czyli z własnym śmigłowcem z Warszawy, widzi pan tutaj. Ja zawsze ich pytam, ja mówię, okej, w porządku, ale powiedzcie mi, czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak ten biznes wyglądał 20-25 lat temu, jak pan prezes Adam Góral rozpoczynał? No i wtedy jakby już nie tylko mówią, a no ale dzisiaj tak to wygląda, a nie inaczej. I tutaj jest problem właśnie dotyczący tego, że wyobrażenie o biznesie, a rzeczywistość to są dwa zgoła odmienne elementy. To znaczy, ja dzisiaj też mogę powiedzieć na przykładzie swoim, to znaczy też wyobrażało mi się, że biznes będzie fajny, miły, przyjemny, a okazuje się, że tak naprawdę, żeby zarobić pierwsze pieniądze, to wymaga bardzo dużo czasu i bardzo dużo zaangażowania. To znaczy, to, co powtarza jakby Michał Sadowski z Brand24, którego bardzo często podglądam w jakiś sposób biznesowo, on zawsze powtarza, że musimy zrozumieć jako przedsiębiorcy, że biznes to jest maraton, a nie sprint.
I mam wrażenie, że ci młodzi ludzie, którzy zakładają te biznesy, oczywiście w pewnej części, nie wszyscy, nie rozumieją tego, że właśnie ten biznes jest dość trudny do zrealizowania, przynajmniej w początkowym elemencie działania, a więc to wyobrażenie o biznesie, a rzeczywistość niestety daje powody do tego, że te firmy się bardzo szybko zamykają. Dlaczego? Dlatego, że ja jako przedsiębiorca, młody student, który ma dużo zapału, nagle dochodzę do pewnego momentu, powiedziałbym do ściany, mówiącej o tym, że działam miesiąc, nie ma przychodów, albo są małe, koszty przewyższają przychody i mam stratę. Działam drugi miesiąc, znowu mam stratę. Działam trzeci miesiąc, znowu mam stratę. A więc w pewnym momencie mówię sobie, okej, wydaje mi się, że lepiej byłoby pójść na etat, do korporacji, do jakiejś firmy, może mniej rozwojowo, może mniej ode mnie zależy, ale pewnie co miesiąc muszę spłacać być może jakieś kredyty, jakieś zobowiązania, a jednak to jest z mojego punktu widzenia prostsze rozwiązanie i to jest jeden z problemów, tak? To znaczy ci młodzi ludzie, tak jak mówię, nie mają możliwości gdzieś w jakimś momencie dotknięcia tego biznesu i spróbowania zobaczenia, jak to wygląda od strony takiej trochę praktycznej. Ja Państwu też dam przykład tego, że ja przychodząc na zajęcia za każdym razem, na początkowym etapie, na pierwszych zajęciach pytam się moich studentów, kto chciałby w przyszłości założyć biznes. I muszę Państwu powiedzieć, że około 90%, 80%, zależy jaka grupa, zgłasza rękę do góry i mówi, ja bym chciał, ja myślę o biznesie, ja chciałbym to zrealizować. Po czym przechodzimy przez zajęcia z wykorzystaniem symulacji, o których Państwu za chwileczkę powiem, i pytam ich na koniec, słuchajcie, powiedzcie mi, kto chciałby prowadzić własną działalność, kto chciałby założyć własną firmę. Nagle odsetek mówi 20%, 30%, ale co się stało? Wytłumaczcie mi, co się stało przez pryzmat 9 spotkań po 2 godziny, czyli 18 godzin lekcyjnych, że wy zmieniliście tak diametralnie swoje zdanie. A wie pan, nie wiem, na kierunku, nie wiem, finanse i rachunkowość, pan by mi dał te faktury, ja bym te faktury zaksięgowała albo zaksięgował i w zasadzie tyle. A tutaj muszę to prowadzić, podejmuję decyzję, nagle się okazuje, że podwyższyłam wynagrodzenie pracownikom, a oni dalej niezadowoleni, bo mój kolega podwyższył dwa razy tyle. Obniżyłam cenę, wydawało mi się, że przyjdzie do mnie więcej ludzi, ale kolega zastosował pewne działania jakościowe, pewne działania marketingowe i okazało się, że tych ludzi nie ma tyle. Tak? Ja powiem szczerze, ja się chyba do tego nie nadaję. I z punktu widzenia jakby moich zajęć i tego, co robię ze studentami na zajęciach z wykorzystaniem narzędzia, o którym Państwu za chwileczkę powiem bardziej szczegółowo, to jest bardzo dobra informacja. To jest dobra informacja, że ci młodzi ludzie, którzy na etapie takim początkowym, właśnie mamieni takimi medialnymi doniesieniami, decydują, czy mówią, że chcieliby założyć działalność. Czasami ktoś im podrzuci, że jest jakaś dotacja, można coś wziąć, można coś zacząć robić. Nagle się okazuje, że oni mówią, to nie ten moment, to jeszcze nie teraz, nie jestem na to gotowy, nie czuję, że to, że biznes to jest coś, co tam jest dość dużo rzeczy do zrobienia, to jest wszystko bardzo skomplikowane, ja się uczyłem konkretnych umiejętności bycia księgową, a elementy prowadzenia biznesu, trochę ich nie znam, trochę ich nie rozumiem, trochę ich nie czuję. To nie jest ten moment. Z mojego punktu widzenia to jest bardzo dobra informacja zwrotna, bo wiem o tym, że ci młodzi ludzie nie wsadzą nogi tam, gdzie nie trzeba. Trochę tak nie wsadzą nogi w szprychy, tylko poczekają. Ale są z drugiej strony te osoby, te 30%, które mówi, panie Wojtku, ja chcę to robić. Panie Wojtku, mnie to kręci. To, co robimy z wykorzystaniem symulacji na zajęciach, to jest coś, co potwierdza, że to jest mój kierunek, jak skończę studia albo w zasadzie już ja chcę zacząć działać. I to są fajne rzeczy, które jakby z mojego punktu widzenia można wynieść właśnie i sprowadzić to wyobrażenie o biznesie trochę do takiej rzeczywistości i pokazania temu młodemu człowiekowi, że to jest raczej ciężka praca, że to jest dość dużo analizy pewnych elementów, że decyzje wynikają z pewnych danych, a nie z tego, bo tak mi się wydaje. A i drugi element, który zdiagnozowaliśmy jako przyczynę, tak jak mówię, tych elementów jest na pewno bardzo wiele. Natomiast z naszego punktu widzenia kolejny element to jest teoria na zajęciach. To znaczy, jak rozmawialiśmy z różnymi, czy to wykładowcami, jak analizowaliśmy różnego rodzaju, czy to programy jakieś nauczania, czy jakieś elementy dotyczące przedmiotów, to tam jest bardzo dużo takich teoretycznego podejścia, bardzo dużo opowiadania o pewnych elementach. Jak kiedyś coś w przyszłości będziesz zakładał biznes, to pamiętaj o tym, o tamtym, ale nie ma jakby takich elementów działania, żeby student mógł pewne rzeczy zrealizować i zobaczyć efekt swojej pracy,
albo może nie chciałbym generalizować, że nie ma, albo, ale tego jest znacznie mniej niż takich elementów właśnie opowiadających o biznesie, opowiadających o koło, jak ten biznes mógł wyglądać, bez możliwości przetestowania pewnych strategii biznesowych przez takiego studenta. Więc to teoretyczne jakby podejście, które gdzieś tam się pojawia. Na przykład największą praktyką, którą my biznesową gdzieś tam dotykaliśmy, to było na przykład zrobienie biznesplanu. A więc dokumentu, który de facto wszystko przyjmie, tak? Czyli dokumentu, który student uzupełnia. Jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat jakby naszego życia gospodarczego, to biznesplan to jest dokument, który funkcjonuje w naszej gospodarce. Natomiast to jest dokument teoretycznie praktyczny, tak bym powiedział, tak? No bo uzupełniamy i on bardzo często pozwala nam uzyskać jakąś dotację, jakieś finansowanie, nie wiem, kredyt w banku. Natomiast problemem jest to w tym dokumencie, że ja nie jestem w stanie rynkowo go zweryfikować. To znaczy, jeżeli ja wpiszę, a bardzo często, wiecie Państwo, jak pracując na uczelni, też pracowałem w funduszu inwestycyjnym przez ponad 3 lata i analizowałem setki biznesplanów w ramach jakby mojej działalności bycia członkiem komitetu inwestycyjnego i te biznesplany naprawdę wszystko przyjmowały. Te biznesplany pokazywały, że biznes wygląda w ten sposób, że pierwszego miesiąca zarabiam 10 tysięcy, mam przychodu, drugiego mam 100, trzeciego mam 1 000 000, a czwartego kupuję sobie Mercedesa. Tak to wyglądało, to znaczy przyciągnęliśmy Excela i zadziałało. Z punktu widzenia technikali oczywiście ten biznesplan był może dobrze, może była przeprowadzona analiza SWOT, było pokazane przychody, były pokazane koszty, natomiast z punktu widzenia jakby skonfrontowania tego z realnym jakimś funkcjonowaniem, tego zabrakło, czy tego brakowało, tak? Dlatego też postanowiliśmy stworzyć takie narzędzie, które nazywamy właśnie branżowymi symulacjami biznesowymi, narzędzie, dzięki którym studenci mają możliwość zarządzać przedsiębiorstwem w wybranej branży albo w branży, w której się kształcą. Chodzi nam o to, że studenci mają możliwość prowadzić biznes. I teraz, jeżeli mówimy o jakichś kierunkach ogólnych, bym powiedział, ekonomia, zarządzanie, to studenci de facto mogą sobie wybrać branżę, w której chcieliby prowadzić, bo powiedzmy uczymy ich do tego, żeby mogli sobie poradzić, czy potrafić zarządzać przedsiębiorstwem w różnej branży, tak, żeby potrafili, mieli pewne kompetencje dotyczące, żeby takie biznesy prowadzić. Natomiast też myślimy cały czas, mówiąc o branżowych symulacjach biznesowych, o tych wszystkich potencjalnych przedsiębiorcach na kierunkach nieekonomicznych albo na kierunkach niebiznesowych, tak? Zarówno na tych kierunkach biznesowych można te rzeczy robić i pewnie są niejako naturalne i bardzo mocno wymagane i potrzebne, ale też myślimy cały czas o kierunkach nieekonomicznych, o kierunkach typu informatyka, typu, nie wiem, kosmetologia, typu turystyka, tak? Zobaczcie Państwo, że tam jest bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o możliwość zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych. Bardzo często te elementy biznesowe w tamtych miejscach są robione troszkę po macoszemu albo w ogóle, w zależności od tego, jaka to jest uczelnia, czy jaka to jest szkoła, albo jest to realizowane mocniej, albo czasami jest to robione, bo my musimy tam wykształcić pewnego fachowca w pewnej dziedzinie, nie wiem, informatyka, programistę, kosmetologa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby czasami zapominamy o tym, że tam możemy też wykształcić informatyka przedsiębiorca. Przecież te osoby zdobywają tą konkretną wiedzę, czy konkretne umiejętności, tak, takie powiedziałbym twarde umiejętności, dotyczące konkretnych kierunków kształcenia, przecież oni to są dla mnie bardziej naturalni potencjalni przedsiębiorcy niż czasami osoby, które gdzieś tam są po ekonomii, sam jestem po ekonomii i wiem o tym, że długo mi zeszło do tego, żeby dojść do takiego momentu, żeby spróbować założyć własny biznes, gdzie moi koledzy na przykład, nie wiem, po jakichś konkretnych takich twardych studiach im było łatwiej, bo posiadali po prostu trochę więcej takiej technicznej wiedzy. Oczywiście było im trudniej od strony biznesowej, bo tych elementów biznesowych, których ja się uczyłem na ekonomii, im po prostu gdzieś tam brakowało i musieli się w jakiś sposób próbować dokształcać. Dlatego też, tak jak mówię, stworzyliśmy narzędzie, które nazywamy branżowe symulacje biznesowe, czyli narzędzia, którym studenci mogą prowadzić wirtualne przedsiębiorstwa. Dlaczego stworzyliśmy te symulacje? Ja powiem Państwu szczerze, ja od zawsze, że tak powiem, uwielbiałem sport, piłkę nożną, to był sport, w którym, że tak powiem, bardzo mocno działałem, do pewnego momentu, to znaczy do momentu, w którym odniosłem kontuzję i niestety nie mogłem w tą piłkę nożną grać.
ale jakby poszedłem na studia i gdzieś tam zacząłem zajmować się tą przedsiębiorczością i cały czas przez etap studiów, cały czas przez etap mojej pracy akademickiej, cały czas chodziło mi po głowie, jak tą przedsiębiorczość, jak ten biznes, którym się zajmowałem na co dzień, przenieść właśnie w takie realia, bym powiedział, sportowe. To znaczy zawsze mi się moja piłka nożna kojarzyła z tym, że na przykład, nie wiem, przychodziliśmy na lekcję WF-u i tam nauczyciel WF-u rzucał nam piłkę i mówił, dobra, podzielcie się na zespoły, macie tutaj trzy, pograjcie sobie, zrobimy turniej, kto wygra, kto przegra. I tak sobie cały czas się zastanawiałem, czy nie fajnie by było zrobić czegoś, co będzie dawało nam możliwość rywalizowania, ale właśnie nie sportowego, ale tego rywalizowania, powiedziałbym, biznesowego, tego rywalizowania merytorycznego, tak? Na zasadzie, że ja mam jakąś strategię, ty masz jakąś strategię i teraz tę strategię zweryfikujmy. Dlatego też właśnie powstały te symulacje. Jak to działa technicznie? Technicznie wykorzystanie symulacji działa w taki sposób, że państwo jako wykładowcy macie sobie jakąś grupę studentów. Załóżmy hipotetycznie, że to jest 21 osób. I te 21 osób możecie podzielić na przykład na 7 zespołów trzyosobowych. Czyli tak jak z tym WF-em. Mówimy, dobra, tu jest 7 zespołów, każdy z tych zespołów będzie zakładał, prowadził 7 wirtualnych na przykład serwisów IT i te 7 serwisów IT będzie działało na jednym konkurencyjnym rynku, a więc decyzje jednego serwisu IT będą miały wpływ na wyniki drugiego i odwrotnie. A więc te serwisy IT będą ze sobą po prostu rywalizowały, podejmując realistyczne decyzje biznesowe, a więc będą musieli zatrudniać pracowników, ustalać wynagrodzenia, ustalać ceny, wydawać środki na marketing, analizować to, co się wydarzyło. Ja to Państwu za chwileczkę też powiem. Jeżeli chodzi o nasze symulacje, które Państwu za chwileczkę pokażę, dzisiaj możecie Państwo skorzystać z takich symulacji w 16 różnych branżach, tak? Czyli tak jak mówiłem, jeżeli mówimy o kierunkach takich, powiedziałbym, ogólnobiznesowych, można sobie wybrać dowolną branżę dla konkretnej grupy, natomiast jeżeli mówimy o kierunkach takich stricte, powiedziałbym, no, twardych bym je tak nazwał, tak? Informatyka, nie wiem, jakieś budownictwo, logistyka, to mamy jakby dedykowane symulacje w konkretnej branży. I co to dedykowanie jakby zmienia? Co ono robi, jeżeli patrzymy przez pryzmat nauki biznesu w taki bardzo praktyczny sposób? Zobaczcie Państwo, że jeżeli przyszlibyście na zajęcia do, nie wiem, kosmetologii, w sensie jest kierunek kosmetologia, przychodzicie na takie zajęcia i teraz chcecie uczyć pewnych elementów biznesowych z wykorzystaniem jakiegoś narzędzia, które jest oderwane od rzeczywistości, albo sprzedaje się, nie wiem, roboty, albo sprzedaje się jakieś produkty ogólnodostępne, nie wiem, rowery, komputery, cokolwiek innego i teraz musi, albo jeszcze jakieś tam specjalistyczne rzeczy. I teraz zobaczcie Państwo, że wtedy prowadząc tego typu zajęcia, musimy najpierw przekazać pewną nomenklaturę branżową w tym, że w tejże grupie, a później rozmawiamy o pewnej nomenklaturze i elementach biznesowych. Jeżeli my wykorzystujemy narzędzia branżowe na kierunkach konkretnych branżowych, wówczas tak naprawdę zobaczcie Państwo, że tej branżowości my nie musimy im sprzedawać. To znaczy ta branżowość jest dla nich naturalna. Jeżeli mówimy o kosmetologii, to w większości tam są panie studentkami, to dla nich słowo mikrodermabrazja nie znaczy żadnego problemu. Jeżeli ja bym miał zajęcia z wykorzystaniem jakiegoś narzędzia, w którym trzeba byłoby zarządzać mikrodermabrazją, to najpierw musiałbym się zastanowić, co to jest ta mikrodermabrazja. A więc zobaczcie Państwo, że przez tą branżowość i dostosowanie jakby narzędzi do konkretnej branży, bardzo szybko możemy przeskoczyć do elementów biznesowych, bo elementy branżowe są de facto pomijane, dlatego z tego względu, że ci młodzi ludzie w większości te branżowe rzeczy rozumieją, bo są na konkretnym kierunku, kształcenia. Jeżeli byście Państwo, może nie do końca w porządku, ale jeżeli Państwo popatrzylibyście przez pryzmat tego narzędzia, które Państwu za chwileczkę pokażę, jako narzędzie, które z naszego punktu widzenia wydaje się być ciekawe do tego, żeby właśnie w bardzo praktyczny sposób pokazywać studentom, jak prowadzić ten biznes, żeby oni mogli prowadzić ten biznes, żeby uczyć się tego biznesu, to na potwierdzenie takiej jakości tego rozwiązania, to jest certyfikat, który otrzymaliśmy z takiej instytucji, która ocenia edukacyjne, to jest instytucja międzynarodowa z Finlandii, która ocenia edukacyjne rozwiązania
w kontekście jakby światowego podejścia do pewnych standardów i taki certyfikat otrzymaliśmy w 2019 roku po testach, które zostały przeprowadzone w tejże instytucji. A teraz chciałbym Państwu pokazać, to tyle takiego wstępu, a teraz chciałbym Państwu pokazać jakby to nasze rozwiązanie na żywo, żebyście Państwo mogli zobaczyć i sobie wyobrazić, w jaki sposób dzisiaj my na przykład prowadząc zajęcia ze studentami, z uczniami, dzisiaj prowadzimy na przykład też, czy rozpoczęliśmy w zasadzie w wczorajszym dniu prowadzenie szkolenia dla pracowników na przykład DB Schenker, tak, gdzie oni też jakby poznają te elementy biznesowe. W jaki sposób można to w praktyce wykorzystać i jakie decyzje, jakie wyniki, co mogą analizować ci studenci. Ja Państwu pokażę to na przykładzie. Na przykładzie, niech to będzie na przykładzie salonu kosmetycznego, o którym już zacząłem mówić. Zobaczymy, czy tutaj są jakieś wyniki potencjalne. Są i zobaczymy, jak to wygląda. Studenci, czyli tak jak Państwu wspominałem, macie Państwo swoją grupkę, tą grupkę dzielicie na zespoły. Oczywiście mogą to być zespoły jednoosobowe, dwu, trzy. Jeżeli jest tam ze trzy, cztery osoby w zespole, to fajnie, bo uczą się studenci jeszcze elementów zespołowych. A poza tym, tak jak mówię, prowadzą te biznesy. Mają pewne informacje wejściowe dotyczące dochodu netto, tego, że otrzymują 40 tysięcy na dzień dobry, są jakieś stawki amortyzacji, czas pracy pracownika, minimalne wynagrodzenie. Tym się Państwo nie przerażajcie, że jest 2600, to jest jakaś symulacja historyczna jeszcze, jak było 2600. I ci studenci oczywiście mają do symulacjach wszystkie materiały, instrukcje obsługi, wideoinstrukcje i ci studenci prowadzą biznes, tak? Czyli rozpoczynamy, no dobra, słuchajcie, założyliście salon kosmetyczny, musicie teraz zacząć realizować pewne zadania, więc zaczynamy po kolei, tak? Musimy wprowadzić nazwę, znaczy oczywiście studenci ze sobą dyskutują, zastanawiają się, wprowadzają nazwę, wprowadzają logo, czyli przechodzimy pewne etapy, które w rzeczywistości też byśmy przeszli. Musimy wprowadzić misję. I teraz zobaczcie Państwo, że studenci, ja pokazuję, podejmują decyzje, ale tak naprawdę symulacja, musicie też Państwo, w sensie my tak do tego podchodzimy, że symulacja to nie jest narzędzie samo w sobie do tego, żeby studenci poprowadzili biznes. Oczywiście to jest ważne z punktu widzenia ich umiejętności, z punktu widzenia tego, że muszą podejmować jakieś decyzje, ale to jest też ważne z punktu widzenia sprzedawania im pewnych treści merytorycznych. Bo teraz zobaczcie Państwo, przychodzicie na przykład na zajęcia i mówicie, słuchajcie, dzisiaj będzie temat nazwa firmy, albo dzisiaj będziemy rozmawiać o misji firmy, no i coś tam rozmawiamy, mówimy, a to zróbcie przykładowo jakąś misję, a to Państwo pokażecie jakąś misję, a to powiecie, jaka jest definicja. A co innego, zobaczcie Państwo, inny przekaz i inny odbiór jest, kiedy my mówimy, słuchajcie studenci, jesteście teraz przedsiębiorcami, prowadzicie teraz wirtualne salony kosmetyczne. Pamiętajcie, to są w większości przypadków panie kosmetolożki, bodajże na kosmetologii tak się nazywają w większości panie, chociaż zdarzają się mężczyźni. Słuchajcie Państwo, prowadzicie salony, tak? Czyli ja już to biorę, a to ja prowadzę, faktycznie będę prowadził. I teraz waszym zadaniem jest podjąć decyzję dotyczącą misji przedsiębiorstwa. I opowiadamy im, co to jest misja. Po co? Do czego ona służy? To jest całkiem inny przekaz niż to, jak przychodzimy i mówimy, dobra, tematem dzisiaj będzie to. Bardzo często studenci, a po co mi to? A do czego mi to będzie potrzebne? Dzisiaj Państwo możecie pokazać, no będzie Ci to potrzebne, bo za chwileczkę będziesz prowadził wirtualny biznes, będziesz rywalizował z Kubą i z Kaśką, no już, a rywalizował, chciałbym być pierwszy, a dwa, jak w przyszłości chciałbyś założyć biznes, to też Ci się to przyda, tak? Czyli zobaczcie Państwo, że mamy argumenty na każdym etapie z jednej strony, a z drugiej strony mamy pretekst do tego, żeby rozpocząć sprzedawanie pewnych treści merytorycznych trochę w inny sposób. Nawet wróćmy do tego dashboardu, gdzie macie Państwo w dashboardzie, nie wiem, dochód netto, to możemy ze studentami porozmawiać w zależności od tego, jaki jest kierunek, czy jaki jest, który to jest rok studiów, czyli co to jest dochód? Powiedzcie mi, a to przychody mięsko, a co to przychody, a jak policzyć, a cena razy, a koszt, a jaki przykład, a stałe, a zmienne, a jaka różnica, a powie, dyskutujemy ze studentami na etapie, ale cały czas oni są w pewnej roli. Podejmują decyzje dotyczące zasobów, zasad zespołu, przydziału ról. Mają możliwość pokazania ofert, czyli wskazania, co chcieliby świadczyć. Tego typu oferty są zaimplementowane w symulacji. One mają pewne informacje dotyczące sezonowości, popytu rocznego, preferowanych cen, liczby roboczogodzin. I tutaj zobaczcie Państwo, możecie powiedzieć, albo studenci mogą powiedzieć, no dobra, no Panie Wojtku, no pisał Pan tutaj popyt roczny, no to już jest jakaś liczba, możemy sobie zaprognozować miesięczny, podzielić roczny przez 12, pomnożyć przez sezonowość. No dobra, ale w rzeczywistości skąd ja mam ten popyt roczny wziąć?
No właśnie z jakichś danych. Ja Państwu też podam przykład tego, jak na przykład zanim założyliśmy działalność w postaci spółki Rewas, z moją koleżanką Elżbietą bardzo mocno myśleliśmy o tym, żeby założyć własną firmę, trochę na przekór naszym studentom, którzy mówili, że a co wy tam nam mówicie, nie prowadzicie biznesu. I wpadliśmy na taki pomysł, moja żona była w ciąży i pomyśleliśmy sobie, ja miałem taki problem dotyczący tego, że nie mogliśmy dla niej kupić żadnej takiej odzieży ciążowej, tylko jak już, to dla kobiet XXL. No i to nie wyglądało najlepiej, a moja żona w ciąży wyglądała przepięknie, więc jakby zastanawialiśmy się, gdzie można kupić takie ubrania. No i jakby znalazłem w internecie taki sklep, Happy Mom się nazywa, w Polsce produkcja w Olsztynie i pomyśleliśmy sobie, nie ma tego, zobaczyliśmy, że mają różne franczyzy, mają sklepy swoje w różnych miastach w Polsce, ale nie ma tego w Rzeszowie. Więc pomyśleliśmy sobie, że założymy ten biznes w Rzeszowie, otworzymy sobie w galerii taki sklep i będzie to funkcjonowało. I od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy od analizy rynku i tego, jaki może być potencjalny popyt. Ktoś mógłby powiedzieć, ale jak? No jak można popyt? Czy tego się nie da zaprognozować? No można sobie spróbować policzyć, a ile było urodzeń w ostatnim roku? No bo jeżeli było, nie wiem, 100 tysięcy, 10, 20, 15 tysięcy urodzeń, to możemy sobie domniemywać, że było około 10, 15, 20 tysięcy kobiet w ciąży i jest duże pewieństwo, że w przyszłym roku może będzie podobna liczba. Możemy sobie przyjąć jakieś oczywiście założenie, że jakaś część osób nie będzie kupowała i tak dalej, ale zobaczcie Państwo, że jestem w stanie z rynku ściągnąć jakieś dane, które będą mi dawały pewne podstawy. Kolejną rzeczą, którą zrobiliśmy, pojechaliśmy do innego sklepu, akurat do Krakowa, do sklepu Happy Mom i sobie siedzieliśmy przed sklepem Happy Mom i patrzyliśmy, ile kobiet wchodzi i wychodzi z reklamówką ciuchów, przyjęliśmy sobie jakąś wielkość koszyka i znowu mogliśmy pewne rzeczy oszacować. Oczywiście to nie są rzeczy, które jeden do jeden się później przełożą i sprawdzą, natomiast dają nam pewną skalę. I chodzi o to, żeby pokazać studentowi, żeby on zrozumiał, że warto podejmować decyzje na podstawie danych. Ale znowu, jeżeli my mu będziemy o tym opowiadali tak po prostu w oderwaniu, powiedzmy, do czegoś, na zasadzie temat, słuchajcie, warto, analizujmy, zróbmy prognozę, coś tam, przyjmie, czy będzie o tym pamiętał i to realizował, nie wiadomo. Tutaj zobaczcie Państwo, mają pewne dane i teraz na tych danych, po pierwsze, muszą coś zrobić, czyli zaprognozować popyt i tak dalej, pewne operacje. Po drugie, uświadamiamy im, żeby te dane w jakiś sposób pozyskiwali i znowu mamy pretekst do dyskusji, a skąd wziąć dane? Zakładasz biuro turystyczne, a skąd? A jest jakaś izba gospodarcza, a jest jakiś GUS, a jest coś, a jest sąsiad, który też ma taki ten, podejdź, zobacz, popytaj. Więc cały czas możemy w taki bardzo praktyczny sposób sprowadzać pewne decyzje, które są w symulacji, do realiów, do rzeczywistości. A musimy wybrać stanowisko, musimy wybrać liczbę stanowisk, czyli że otwieramy nasz salon i w ramach salonu mamy mieć ileś stanowisk, wybieramy bank, wybieramy biuro rachunkowe na podstawie pewnych parametrów. Czyli zobaczcie Państwo, że cały czas student podejmuje decyzję, idzie pewnym ciokiem logicznym. Jak przejdziemy sobie to przez tą pierwszą rundę i powiemy, co my tam byśmy chcieli świadczyć, wtedy dochodzimy do takiego momentu, dobra, chciałbym świadczyć takie, a nie inne usługi, tylko pytanie, czy ja je mogę świadczyć. No niestety nie. Dlaczego? No bo żebym ja mógł te usługi świadczyć, to ja muszę mieć pewne podstawowe zasoby, czyli muszę mieć lokal, salon, powiedzmy, że mają, bo uruchomili w pierwszej rundzie, ale muszą mieć też ludzi, muszą mieć też sprzęty i muszą mieć też zasoby. No więc studenci na podstawie informacji, więcej szczegółów, w których znajdują się informacje, jakie sprzęty, jaki pracownik jest potrzebny, jakie zasoby są potrzebne i ile tych zasobów mniej więcej schodzi na klienta, muszę podjąć decyzje dotyczące a, zakupu sprzętu, oczywiście jaki sprzęt jest wskazany, ale jakiej jakości, to muszę ja decydować na podstawie kosztów, być może kosztów utrzymania i tego i świadomości tego, że jakość będzie wpływała na zadowolenie na przykład pracownika albo na zadowolenie klienta, to się przełoży na ogólną jakość naszej usługi. Następnie mamy HR zatrudnienie, czyli muszę zatrudnić pracowników na nasze stanowisko. Ci pracownicy mają pewne zawody, mają doświadczenie, mają preferowane wynagrodzenia, mamy elementy dotyczące minimalnego i możemy wytłumaczyć, co to jest minimalne, co to brutto, co to netto, jaka jest różnica. Zobaczcie Państwo, mamy etat zlecenie, ale czemu nie możemy podyskutować w tym miejscu nad B2B, nad umowami o dzieło, nad kontraktami menedżerskimi. To jest znowu pretekst do tego, słuchajcie, tutaj musicie zrobić to i to, ale w rzeczywistości zobaczcie. Mało tego, jeżeli Państwo na przykład czujecie, że Wasz przedmiot wymaga jeszcze czegoś bardziej zaawansowanego, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście Państwo powiedzieli, dobra, to słuchajcie, do tego chciałabym, żebyście przygotowali umowę zatrudnienia.
I teraz znowu student dokonuje konkretnych, praktycznych rzeczy, znowu będąc cały czas w roli, tylko rozszerzamy pewne rzeczy, których na przykład w symulacji nie ma. Mamy dostawców, tak? Czyli kupujemy w bazie zasobów tych dostawców, mamy różne jakości i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, jeżeli my, czyli student, zorganizuje się od strony podażowej, czyli powie, że chciałby świadczyć takie i takie usługi, wydaje mu się, że prognoza popytu na podstawie danych będzie się kształtowała na takim i takim poziomie, podejmuje decyzje dotyczące zaspokojenia jakby naszego biznesu od strony podażowej, czyli kupuje sprzęt, zatrudnia ludzi, kupuje odpowiednie zasoby. Później w kolejnych rundach dochodzą marketingi i tak dalej, ponieważ symulacja rozwija się razem ze studentami. Dochodzimy do momentu, w którym mogę wskazać sprzedaż moich usług. Tutaj tego nie widzimy, zaraz zobaczymy w inny jakiś, zobaczymy, czy tutaj zadziała sprzedaż. Działa. Czyli mogę, zobaczcie Państwo, czyli widzimy tutaj, że mogę sprzedawać, czyli przygotowałem się od strony podażowej i mogę powiedzieć, chcę sprzedawać swoje usługi po jakiejś cenie, ewentualnie z jakimś rabatem. I jeżeli zrobią to wszystkie zespoły na rynku, Państwo jako prowadzący przenosicie grę do następnej rundy, a więc symulowany jest rynek i otrzymują studenci wyniki. Po pierwsze, otrzymują kartę wyników, w ramach której mają taki wskaźnik, wynik działalności, który ich sortuje w grupie, kto jest pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Ten wynik działalności jest realizowany na podstawie iloczynu pozostałych wskaźników, takich jak wyniku ekonomicznego, czyli mówimy studentom, słuchajcie, biznes robimy dla kasy. Pandemia dzisiaj pokazała, nie ma kasy w biznesie, w większości biznesów nie ma. Musimy zarabiać pieniądze, więc po prostu musimy robić. Ale nie tylko kasa się liczy w biznesie. W biznesie liczy się także zadowolenie pracowników i mamy elementy, które wpływają w symulacji, że to jest wysokość wynagrodzenia, którą ustalali, że to jest forma zatrudnienia, którą ustalali, że to są zmiany w zatrudnieniu pozytywne, negatywne, dodatkowe wyposażenie dla pracowników, jakość sprzętu, na którym pracują i szkolenia, w których uczestniczą. Tak? Mam możliwość wpływania na zadowolenie klientów, mam możliwość wpływania na rozwój firmy, uruchamianie nowych usług, kupowanie nowych sprzętów, zatrudnianie nowych ludzi i wskaźnik zadłużenia, żeby to wszystko było zrealizowane tak, żeby się zbytnio nie zadłużać, a jeżeli się zadłużam, to żeby ten ilość tych wskaźników dawał nam jak najwyższy wynik działalności. I teraz jeżeli studenci otrzymują takie zestawienie, no to każdy z nich widzi. Jest zespół Afrodyta i myślę sobie, jestem ostatni, a więc mam problem, bo myślę sobie, a Jezu, dlaczego jestem ostatni? Przecież ja nie chcę być ostatni, to tak jak w tą piłkę nożną, nikt nie chce być ostatni, tak? Więc ma problem, który musi rozwiązać. Może oczywiście sobie podglądać pewne rzeczy z film wyżej, ale generalnie mam problem, który muszę rozwiązać. Jest zespół Kleopatra, który jest pierwszy i też ma problem. Myśli sobie, kurczę, jestem pierwszy, ale cholera, co ja zrobiłem takiego, że jestem pierwszy? No to mam problem, muszę zdefiniować, co się wydarzyło. Jest zespół trzeci, Mahasri. Myśli sobie, wow, jestem trzeci na podium. Ale myśli sobie, kurczę, mam problem, fajnie było być drugi. Ale z tyłu jest odnowa, zaraz, żeby mnie nie przeskoczył. Więc każdy, zobaczcie, ma problem. I teraz jakby jak zobaczyliśmy sobie ten ranking, to tak naprawdę jak studenci decyzje podejmują od lewej strony do prawej, to wyniki analizują od prawej do lewej, czyli mają jakiś raport finansowy, gdzie mogą zobaczyć przychody, koszty, dochód netto, saldo, tracona sprzedaż i tak dalej, jak się pewne rzeczy kształtowały na przestrzeni i tak dalej. Mogą sobie te rzeczy poanalizować. Mogą sobie zobaczyć, jak wyglądała książka przychodów i rozchodów, tak? Jakie były przychody szczegółowo, wydatki, jaki był tam dochód do opodatkowania, podatek, dochód netto i tak dalej. Ta książka wygląda brzydko, ale to jest polska książka i ona tak wygląda. Mogą zobaczyć, jak wyglądają przepływy finansowe w firmie, tak? Jak tam wpływy, wydatki, mogą zakładać lokaty, zaciągać kredyty, kredyt odnawialny, który jest zaciągany automatycznie. Mogą sobie przeanalizować, jak wyglądały popyty na ich usługi, a jak wyglądały popyty na usługi konkurencyjnych firm, tak? Mogę sobie to zobaczyć zawsze w formie wykresu i w formie tabelki. I teraz, jeżeli ja jestem zespołem na przykład Kleopatra i widzę, że na manualne oczyszczanie twarzy przyszło do mnie 230 osób, a 38, a na dotyku piękna 248, to muszę sobie powiedzieć, a dlaczego przyszło do mnie 10 osób mniej? Czy ja miałem wyższą cenę? Czy ja miałem niższą jakość? Czy może, nie wiem, zapłaciłem trochę mniej pracownikom, a to się przełożyło na jakość? No muszę teraz, zobaczcie Państwo, na każdym etapie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak? A jak ktoś ma więcej, to też myślę sobie, o, przyszło do mnie więcej, a dlaczego? Czy ja, o, obniżenie ceny, moja strategia zadziałała, albo wejście w jakość wyższą to zadziałało, albo przełożył, albo marketing, który da, to zadziałało, czy nie zadziałało? Cały czas analizuję to, co się wydarzyło. Mogą zobaczyć sobie, jaki był prognozowany ich popyt w stosunku do realnego. Mogą zobaczyć, jaka była sprzedaż w stosunku do utraconej sprzedaży czy utraconych korzyści, zależy jak kto to nazywa. Mogę sobie zobaczyć, jak wyglądają te ceny usług.
tak naprawdę studenci mogą sobie przeanalizować każdy element dotyczący tego, co podejmowali decyzję. Tak? Liczba emisji, kto najwięcej, gdzie miał emisję. Mogę sobie zobaczyć, jak się kształtowały wydatki na reklamę i zobaczyć, czy one przełożyły się na jakiś zwiększony popyt, czy się nie przełożyły. Czy warto inwestować w dane medium, czy nie warto. Na podstawie moich decyzji, ale także decyzji i wyników mojej konkurencji, czyli moich kolegów, jak mamy jakieś tam wzrosty popytu, jakie były popyty i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie Państwo, i teraz oczywiście student analizuje te wyniki. Po co? Po to, żeby w kolejnej rundzie A dokonać pewnej modyfikacji prognoz, B, być może uruchomić kolejne usługi, które by chciał świadczyć, a jeżeli uruchamia kolejne usługi, to zapewne wymusza to zakupienie sprzętu dodatkowego, wymusza to zatrudnienie kolejnych pracowników, wymusza to kupienie kolejnych zasobów, ustalenie nowych cen, być może zmodyfikowania cen, być może wprowadzenia pewnych elementów. Tak, mamy tutaj też elementy dotyczące zatrudnienia, mamy udogodnień, możemy szkolić pracowników, pracownicy mogą się zwalniać, jeżeli są niezadowoleni w wersji uczelnianej. Także w taki oto sposób studenci bardzo praktycznie, z naszego przynajmniej punktu widzenia, uczą się pewnego procesu podejmowania decyzji. Tutaj też, żebyście Państwo pamiętali i zrozumieli to dobrze. Tutaj nie uczymy studentów konkretnych rozwiązań, które zrobią tutaj i przełożą jeden do jeden do rzeczywistości i one zadziałają. My bardziej chcemy dzięki symulacjom uczyć studentów pewnego myślenia, pewnego toku rozumowania biznesu, pewnego toku myślenia, jeżeli chodzi o proces podejmowania decyzji, że one, czy te decyzje powinny wynikać z pewnej analizy tego, co się wydarzyło, z pewnego procesowego podejścia do podejmowania decyzji, że to nie jest tak, że się obudziłem dzisiaj rano i myślę sobie, o, ustalę cenę 20 zł niżej, a co, dzisiaj mam dobry dzień, klienci niech mają. Nie, to powinno wynikać z analizy. Jeżeli ustalam cenę, zobaczcie Państwo, jeżeli mówimy na przykład o ustalaniu ceny, ja bardzo często, w zależności od grupy, mam tak, jest coś takiego jak preferowana cena i średnia cena rynkowa. Wiecie Państwo, jaki procent studentów, oczywiście tego nie badałem, ale tak z obserwacji, jaki procent studentów podejmuje decyzję na zasadzie u sąsiada 8 dych, to u mnie będzie 72 albo 75 i będzie ekstra, 90 kilka procent, jeżeli nie 100. Mało który ze studentów tutaj wprowadza na przykład obliczanie ceny minimalnej na podstawie prognozowanego popytu i kosztów stałych, kosztów zmiennych i zobaczenia na jakim poziomie, przy jakiej sprzedaży ten biznes wychodzi na zero. Mało który, jeżeli żeby nie powiedzieć, żaden ze studentów. To jest kolejny element, żeby pokazać studentowi, że warto zastosować te rzeczy, których się uczymy, powiedzmy w takim teoretycznym aspekcie, bo też musicie Państwo pamiętać, że to, co tak może przewrotnie, może konsolować, jak uczyć biznesu, a nie o biznesie na uczelni, to jasno bym chciał Państwu zakomunikować. To znaczy, żebym ja mógł podejmować decyzje biznesowe w rzeczywistości, czy żeby student mógł podejmować decyzje biznesowe w rzeczywistości albo w symulacji, to on musi mieć podkład teoretyczny, to on musi mieć fundamenty zbudowane na podstawie jakby konkretnej wiedzy, konkretnych elementów pokazania czy i zrozumienia popytu, podaży, pewnych mechanizmów rynkowych. Bez tego nie przejdziemy, więc jakby to musicie też Państwo jakby pamiętać, tak? Tylko chodzi o to, że symulacje dają nam możliwość jakby, tak jak mówię, od razu konfrontowania z tego, od razu pokazania studentowi, popatrz, ja Ci tu daję taką wiedzę konkretną i Ty od razu ją wdrażasz w życie, zaczynasz działać. Od razu pokazania, jak ten popyt, podaż działa, że jest jakaś elastyczność cenowa i faktycznie to funkcjonuje. Jak obniżę cenę, oczywiście przy parametrach pozostałych niezmienionych, to ten popyt powinien pójść do góry. Tak? Więc to są elementy, o których opowiadamy na co dzień studentom, ale oni bardzo często jakby tego nie rozumieją, bardzo często jakby tego nie do końca czują. Jeżeli Państwo będziecie, mam nadzieję, w jakiejś przyszłości korzystać z tego typu rozwiązań, a to opowiadanie o tych elementach i od razu podejmowanie decyzji przez studentów będzie z mojego punktu widzenia i z mojego doświadczenia osiągało lepsze efekty zrozumienia tego, co Państwo chcecie przekazać swoim studentom. A więc jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, dzięki tego typu narzędziom jak nasze symulacje, studenci mają, tak jak mówię, możliwość nauczenia się do pewnego, czy
pewnego podejścia do podejmowania decyzji, tak? Że warto by było pewne rzeczy analizować, że warto by było szukać danych, tak? Właśnie tak jak mówię, nie podejmować decyzji, bo tak mi się wydaje, albo nie podejmować decyzji, bo mój konkurent tak zrobił, to ja dam 2 złote mniej i będzie dobrze, bo te 2 złote to jest może być może cała moja marża i obniżenie o 2 złote spowoduje, że niestety będę do tego interesu dokładał. Dopóki tego nie zrozumiem, dopóki właśnie nie wykorzystam w procesie podejmowania decyzji pewnych, powiedziałbym, teoretycznych rzeczy, tak, jakichś, nie wiem, wzorów, jakiegoś podejścia do podejmowania decyzji, to ten biznes będzie nacechowany tym, że niestety będzie dużo tych firm upadało. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, te 20%, które zostaje, to prawdopodobnie duży element, to jest duży element szczęścia, tak, bo on gdzieś tam miał nosa, bo on ma takiego biznesowego nosa, takiego czuja biznesowego i mu wychodzi, tak. Ja zakładam, że niewielki procent tych biznesów coś analizuje. Ja mówię o takim elemencie młodego biznesu, tak, bo jeżeli widzimy, im biznes jest starszy, im biznes jest większy, jakbyście Państwo popatrzyli sobie przez pryzmat, nie wiem, korporacji, ja mam znajomych, którzy pracują w korporacjach, to tam w zasadzie nie ma żadnej decyzji menedżera, dyrektora, jakiegoś tam heada czy kogokolwiek innego bez analizy jakichś danych, tak, to znaczy ja mam znajomych, którzy zajmują się dostarczaniem danych osobom decyzyjnym. Z czego to wynika? No z tego, że ten biznes jest duży i dojrzały, on rozumie, że proces podejmowania decyzji musi wynikać z danych, a nie z przypadku. Więc reasumując, narzędzia, symulacje biznesowe, jakiekolwiek, czy to nasze, czy jakiekolwiek inne, które Państwo znajdziecie na rynku, dają możliwość jakby z jednej strony podejmowania decyzji biznesowych, czyli uczenia się biznesu, analizowania wyników, wyciągania wniosków, i mają możliwość też skonfrontowania pewnego wyobrażenia o biznesie a rzeczywistości, tak? Bo być może te pieniądze, które w pierwszej kolejności myślimy o biznesie, one być może wcale nie są tego warte, bo ja się po prostu w tym nie czuję. Mnie to w ogóle nie kręci, tak? W ogóle to nie jest dla mnie. Ja chciałbym być, jeżeli jesteśmy cały czas przy tej branży kosmetycznej, ja bym chciała być taką, znowu przepraszam, może jeżeli jakby generalizuję, że panie, ale tak w większości przypadków, ja bym wolała malować te paznokcie, robić te wszystkie różne ładne rzeczy, a nie tym zarządzać. Ja się do tego po prostu nie daję i to jest też fajna informacja zwrotna. I na zakończenie chciałbym Państwu pokazać jeszcze jedno narzędzie, które z punktu widzenia biznesowego może być interesujące, mianowicie symulację planowania biznesu. Symulacja planowania biznesu, czyli symulacja, to jest trochę taki wirtualny biznesplan. To jest taki trochę wirtualny biznesplan, gdzie studenci mogą planować biznes znowu w branży, gdzie podejmują decyzje podobne do tych, które Państwo przed chwileczką widzieliście, czyli planują nazwę firmy, tylko tutaj jest planowanie biznesu jednoosobowej działalności gospodarczej. Planują misję firmy, tutaj planują, czy wskazują, jak, do jakiej grupy odbiorców chcieliby trafiać na podstawie pewnych wartości, pewnych preferencji tychże potencjalnych klientów. A tutaj studenci ze sobą nie rywalizują bezpośrednio. To znaczy, ja jak pewne rzeczy planuję i planuje moja koleżanka Kowalska, to my sobie niczego nie podbieramy, niczego sobie nie zabieramy. Rywalizacja tutaj sprowadza się do tego, że na podstawie moich decyzji i decyzji mojej koleżanki Kowalskiej zdobywamy punkty i tymi punktami ze sobą rywalizujemy, konkurujemy, kto jest wyżej, kto jest niżej w rankingu. I teraz ja dokonuję pewnych decyzji dotyczących planu mojego biznesu. Mam jakąś lokalizację firmy, cele firmy, analizę SWOT przeprowadzam, wybieram bank, wybieram biuro. Znowu na zasadzie planuję wybrać bank, planuję wybrać biuro. Kolejni ludzie dostają informację zwrotną. Karta wyników tutaj nie jest jakaś wskaźnikowa, tylko tu jest punktowa. Nazwa firmy, jeden punkt, podano nazwę firmy. Trzeba było podać, podano, jest. Nazwa firmy, 0 punktów. Podano błędną nazwę. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej w nazwie firmy powinno znaleźć się minimum imię i nazwisko właściciela. Czyli zobaczcie Państwo, że ta symulacja to jest taki, bym powiedział, decyzyjny test, tak bym go nazwał. Czyli nie rozwiązujemy testu i pytamy się studenta, hej, w nazwie firmy w jednoosobowej działalności ma być A, imię B, nazwisko C, imię, nazwisko, nic, tak? Tylko mówimy, zaplanuj swój biznes, a system cię oceni, tak? System ocenia z jednej strony pewne parametry, powiedziałbym prawne, bo tak to wygląda, jeżeli chodzi o podaną nazwę firmy, ale też o parametry logiczne i spójnościowe, tak bym to nazwał. To znaczy znowu studenci planują w ofercie, ile chcieliby, jakie usługi chcieliby świadczyć, ile tych usług chcieliby świadczyć, tak? Prognozują popyty, ale teraz jakby dokonując kolejnych decyzji, na przykład mówiących, ile chciałbym stanowisk,
to później w ocenie w kolejnej rundzie system mi powie, czy ja kupiłem dobrą liczbę, czy nie. Bo popatrzcie Państwo, jeżeli ja planuję w czasy Bułgarii i tylko taką usługę, nie mam innej, i planuję prognozowany popyt na poziomie 23 osoby na miesiąc, to te 23 osoby miesięcznie razy 2 godziny średnio obsługuję jedną, potrzebuję 46 roboczogodzin. A więc jeżeli potrzebuję 46 roboczogodzin, a pracownik ma 160 roboczogodzin, to ilu pracowników docelowo zatrudnię? No jak zatrudnię jednego, to obsłuży mi wszystkich. Jak zatrudnię dwóch, no to obsłużą wszystkich, ale będę miał, można powiedzieć, o jednego za dużo, bo tutaj akurat połówek nie możemy zatrudniać. Chodzi o to, żeby studenci czuli pewną spójność, tak? Bo bardzo często, tak jak Państwu mówiłem już wcześniej, że mam takie doświadczenia, że bardzo często nie ma tej spójności. Poza tym, że Excel fajnie sobie idzie, się przeciągnie i tam są cudawianki, jeżeli chodzi o przychody, o koszty, oczywiście stabilizacja, w zasadzie nigdy nie rosną, to jeszcze jest problem polegający na tym, że nie ma spójności w tych danych. To znaczy w jednym miejscu mówię, że tyle, w drugim tyle, a tutaj system nas ocenia, to znaczy ocenia nas, czy te rzeczy, które mówimy o zatrudnieniu, marketingu, o pewnych elementach, czy w kolejnej rundzie dostaję informację zwrotną, czy czasem nie kupiłem czegoś za dużo, czy czasem nie kupiłem czegoś za mało, czy nie zaplanowałem za dużo i otrzymuję punkty, mam informację, ile otrzymałem punktów z ilu możliwych. Kolejna runda to są decyzje finansowe, a więc prognozuję planowane przychody, planowane koszty i planowane inwestycje. Na podstawie czego? Na podstawie moich wcześniejszych decyzji. Czyli jak wcześniej powiedziałem w HR zatrudnienie, że chcę zatrudnić jedną panią Gałę, Renatę za 2800, to muszę pamiętać, że później w kosztach muszę wpisać 2800 wynagrodzenie plus koszty pracodawcy, kolejna różnica i to musi się znaleźć w części finansowej. Bardzo często znajdowałem takie informacje w biznesplanie. Zatrudnimy trzech informatyków po 5000 zł, w części finansowej koszty 5000 zł, nie 3 razy 5. I tutaj system nam to ocenia i daje nam informację zwrotną, czy podjęliśmy dobre decyzje, czy nie, jeżeli chodzi o te decyzje finansowe. I ostatnia, bo to jest krótsza troszeczkę symulacja, bo tamtą, którą Państwu wcześniej pokazywałem, była 12-rundowa, ta ma 4 rundy decyzyjne, 5 to jest wynikowa, gdzie no, mamy klasyfikację kosztów i pokazuje nam, co tam zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle. I ostatni ruch w tej symulacji to jest uzupełnienie CIDG, czyli uzupełniamy normalny wniosek CIDG z pewnymi podpowiedziami i system znowu sprawdza, czy zrobiliśmy to poprawnie, czy też nie. Czyli znowu mamy pewien element jakby dotyczący, powiedziałbym, takiego trochę praktycznego podejścia, ale właśnie w tym kontekście, żeby Państwa troszeczkę ewentualnie odciążyć. Czyli daje studentom możliwość, ten nasz biznes, wirtualny biznesplan, czy planowanie biznesu, ono nie będzie taki jeden do jeden z takim normalnym biznesplanem, natomiast ono daje od razu informację zwrotną studentowi, gdzie tam pogubił pewne rzeczy, jeżeli chodzi o spójność i logikę. Bo jeżeli student zrozumie znowu, że ten dokument, biznesplan, który być może gdzieś mu będzie potrzebny w obrocie gospodarczym, do jakiegoś dofinansowania gdzieś i tak dalej, fajnie by było, żeby on był spójny, tak? Bo oczywiście pewnie w tych biznesplanach bardzo często poszukujemy pewnej innowacji, poszukujemy pewnego nowego podejścia studentów do rozwiązywania problemu i tak dalej. I to jest bardzo ważne. Natomiast wydaje mi się, że drugim ważnym elementem też jest to, żeby to właśnie wszystko było spójne, żeby to wszystko było całościowo zebrane i żebyśmy mieli poczucie, że student rozumie te wszystkie elementy, że on jak pisze ostatnią część tego biznesplanu uzupełnia w rzeczywistości, to on pamięta o pewnych elementach, które są na początku i nie robi się taki dość duży rozjazd w tym zakresie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o jakby tę moją prezentację i tego, to, co chciałem Państwu pokazać dzisiaj i to jest tak naprawdę na tyle, czyli no, mam nadzieję, że gdzieś tam Państwu troszeczkę przynajmniej z naszego punktu widzenia pokazałem, jak my widzimy tą naukę biznesu na uczelni, ale nie tylko. Czyli takie bardzo mocno praktyczne podejście, tak? Wydaje nam się, to też jakby przykładem niech będzie nasza współpraca z ING Bankiem Śląskim, gdzie szkoliliśmy wszystkich handlowców w Polsce, którzy dostarczają produkty do mikro i małych przedsiębiorstw. Szkoliliśmy właśnie w tym zakresie, żeby im pokazać, jak działa biznes. Tam wyszli włodarze z założenia, że żeby
ci handlowcy, oni się tam nazywają dokładnie specjaliści w ING Banku Śląskim, żeby ci specjaliści mogli dostarczać lepsze produkty i lepiej produkty do mikro i małych przedsiębiorstw, to fajnie by było, żeby weszli w buty mikro i małego przedsiębiorcy. I teraz, żeby wejść w buty mikro i małego przedsiębiorcy, realnie nie mamy nic innego do zrobienia poza założeniem tej działalności, albo wykorzystaniem do tego symulacji w takiej formie, po to, żeby ci właśnie specjaliści troszkę zrozumieli, troszeczkę właśnie weszli w buty. I pamiętam, jaka była fajna rozmowa po tym szkoleniu, gdzie już przeprowadziliśmy, jakie są konkluzje. Jedna z pani mówi tak, że przyszli do niej młodzi ludzie, właśnie studenci, i mówią, no chcieliby pożyczyć pieniądze, kredyt na restaurację, chcieliby otworzyć. Pani pyta, ile? No i tam mówią, nie wiem, 40 tysięcy. Ona mówi, no dobra, ale czy zastanawialiście się, jaki będzie popyt na te usługi wasze? Czy zastanawialiście się, jakie będzie prognozowane będą przychody, jakie będą koszty? No i nagle zaczęła się taka rozmowa trochę inna niż była do tej pory. To znaczy do tej pory mówi, chcieli 40, proszę bardzo, tu jest oferta 40 i tyle. Po przejściu szkolenia z wykorzystaniem symulacji, nagle zaczęła się rozmowa, nagle zaczęło się podpowiadanie, a może to, a może tamto, a jak Państwo myślicie o tym w tym kontekście, bo dzisiaj kupicie tylko sprzęty, ale jutro trzeba jeszcze ten biznes rozkręcać, trzeba robić pewne rzeczy marketingowo i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wydaje nam się, nie chciałbym mówić, że tak, to jest jedyne rozwiązanie słuszne do tego, żeby uczyć biznesu praktycznie, ale wydaje mi się, że to tego typu narzędzia, bo też nie chciałbym Państwu jakby mówić konkretnie, że nasze są najlepsze, ale tego typu narzędzia wydają się być ciekawymi rozwiązaniami do tego, żeby właśnie studenci mieli możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych, uczenia się w bardzo praktyczny sposób biznesu na zajęciach. I to, co wydaje nam się, już dzisiaj mamy informacje zwrotne od wykładowców, w większości uczelni się sprawdza, w większości uczelni zarówno wykładowcy, jak i studenci są zadowoleni. Bardzo często słyszymy stwierdzenia, a czemu tak późno, a dlaczego do tej pory nie było tego typu zajęć. Więc Szanowni Państwo, podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, zachęcam Państwa do tego, żebyście korzystali, szukali tego typu rozwiązań, gdzie studenci mają możliwość realizowania konkretnych działań, wykorzystywania swoich umiejętności, wiedzy, którą pozyskali na studiach, ale także doświadczenia, które zdobyli jakby w swoim dotychczasowym życiu. Na tym etapie chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie, za to, że byliście Państwo z nami. Jakbyście Państwo mieli jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Jeżeli chodzi o tematy Pani Anety, czy chciałbym podzielić się ceną subskrypcji, wolałbym to przenieść na etap taki powykładowy. To znaczy, jakbyście Państwo tutaj mieli jakieś takie pytania, może bardziej merytoryczne, jak to organizacyjnie, to tak. Natomiast jeżeli mówimy o biznesowe rzeczy, to wolałbym, jeżeli Państwo jakby czujecie, że to jest być może fajne rozwiązanie, to wtedy zapraszam Państwa do kontaktu. Znajdziecie na rewas.pl/kontakt, czy tam zakładka kontakt, tam znajdziecie do mnie mail, numer telefonu. Śmiało możecie zadzwonić, możemy sobie na spokojnie porozmawiać. Ja też Państwa dopytam, podpytam, w jakim kontekście, jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczbę potencjalnych użytkowników i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tu bym wolał, żebyśmy jakby porozmawiali na spokojnie sobie poza dzisiejszym jakby głównym tematem. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek takie pytania merytoryczne dzisiaj, to chętnie na nie odpowiem. A jeżeli takich pytań nie będzie, to oczywiście bardzo serdecznie Państwu dziękuję za poświęcony czas. No i zachęcam do tego, żebyście Państwo poszukiwali tego typu rozwiązań i wykorzystywali je na studentach, bo to na pewno z korzyścią i dla Państwa, bo uwierzcie mi, że prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tego typu narzędzi jest prostsze docelowo, łatwiejsze, a też bardziej atrakcyjne z punktu widzenia studentów niż takie, powiedzmy, tradycyjne, mocno tradycyjne zajęcia, bo oczywiście nie chciałbym... Kilka słów o zarządzaniu projektami, no to powiem kilka słów. Generalnie produkt, który mamy trzeci, on jest już taki trochę mniej związany z samym biznesem w tym wymiarze takim biznesowym, że chcemy prowadzić biznes. Natomiast produkt zarządzanie projektami polega na tym, że studenci prowadzą projekty, dostają informacje dotyczące tego, że stali się project managerami, otrzymują pewien budżet, otrzymują pewien czas na zrealizowanie projektu. W ramach projektu mają pewne zadania do zrealizowania, muszą te zadania najpierw zaplanować, sprawdzić, czy plan, który realizują, w sensie, który zrobili, przygotowali, zmieści się w budżecie i zmieści się w czasie. I każda następna runda poza rundą planowania jest rundą, w ramach której się coś wydarza. Czyli wydarzają się sytuacje tego typu, że rozchorował się pracownik.
I teraz ja jako project manager muszę zdecydować, czy A, na jego miejsce wprowadzam innego pracownika z mojej firmy, ale ten inny pracownik zarabia więcej, co będzie powodowało, że podniesie mi budżet, albo B, czekam na tego, aż wyzdrowieje. Ale jak wyzdrowieje, to z reguły wyzdrowieje w kolejnej rundzie czy w kolejnym miesiącu. W związku z tym będzie problem polegający na tym, że czas mi się wydłuży o jeden miesiąc. Tak? Czyli ja muszę później już reagować, zarządzając projektem. To tak w skrócie, Pani Agato, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, też jeżeli byłaby taka potrzeba, możemy się umówić na jakieś takie dedykowane spotkanie i pokazać to zarządzanie projektami, jak ono wygląda na żywo, od środka i co tam student otrzymuje. Tam otrzymuje raporty kompetencyjne na zasadzie, czy ma konkretne umiejętności dotyczące zarządzania projektami, o które mu się wydaje, że ma, a tutaj jakby decyzjami sprawdzamy. Super. To ja też Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Cieplutko Państwa wszystkich pozdrawiam. No i co? I zachęcam do zmiany takiej praktycznej, jeżeli chodzi o zajęcia, czyli wyrażanie różnych tego typu rozwiązań. Także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.